No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z recenzjami z gier. Już dawno nie było, warto do tego wrócić. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. A co dzisiaj za recenzja przed nami? Oczywiście Halo Infinite. Moi drodzy, po 7 latach rozłąki niejaki Master Chief powraca, by po raz kolejny uratować świat. Podobnie za świetnie zaprojektowaną walką, rewelacyjnym klimatem, ale też rzeczami, które przez długi okres produkcyjny zdążyły się niestety zastarzeć. I moi drodzy widzowie, tutaj warto nadmienić, że w tym materiale, który dla was przygotowałem, nie tylko oceniam samą kampanię single player, ale także będę pokrótce wspominał o trybie multiplayer. Multiplayer to oczywiście osobne doświadczenie. W momencie przygotowania tego materiału, ja już przygotowujący wersję beta, w dodatku można było grać za darmo. To trochę inaczej niż na przykład w takich grach jak Call of Duty, gdzie single player jest nie tylko dodatkiem do modułu multiplayer i vice versa. Także gra Halo Infinite, premiera była w kampanii single player, ale w tym materiale także będę nawiązywał trochę do typu multiplayer, który jest dostępny za darmo. Moi drodzy widzowie, Halo Infinite to kolejna odsłona kultowej serii, która została zapoczątkowana jeszcze w 2001 roku. W niej wcielamy się w super żołnierza nazywanego Master Chief, walczymy z obcymi rasami kosmitów. Fabuła gry może wydawać się infantylna, ale całość stoi przede wszystkim relacją bohatera z jego AI, czyli sztuczną inteligencją, Artificial Intelligence. W otoczeniu świetnej muzyki i gry aktorskiej obserwowanie jej naprawdę wciąga. Najmocniejszym elementem gry oczywiście jest walka, która została świetnie zaprojektowana i naprawdę trudno się do niej przyczepić. Niestety, czuć, że gra powstała długo i grafika zdążyła się troszeczkę zestarzeć. A niestety, optymalizacja wersji PC pozostawia, przynajmniej na chwilę, kiedy ten materiał dla was robię, dużo do życzenia. Jeśli mielibyście zapytać mnie o moją relację z serią Halo, to muszę powiedzieć, że znam, lubię, ale daleko mi do bycia fanatykiem i pasjonatem całego tego uniwersum. Zresztą przygody Master Chiefa zawsze wydawały mi się taką trochę infantylną opowieścią o super żołnierzu, który raz za razem musi ratować świat. Po 20 latach rozwoju serii nie można jednak jej odmówić, że na dobre wpisała się w obraz, w historię, w kulturę gamingu, a sam Chief ze zrozumiałych powodów należy do najbardziej rozpoznawalnych bohaterów gier wszechczasów. Przed 343 Industries po raz kolejny stanęło więc trudne zadanie, by połączyć zatwardziałych fanów serii z tymi, którzy dopiero na Xbox Series X oraz PC po raz pierwszy spróbują, co w tej serii takiego jest, że przyciągnęła do siebie miliony. I może zacznę od tego, że dla wielu fanów pierwsze zejście na powierzchnię Zeta Halo będzie jak powrót do domu na święta. Bo to charakterystyczne pokryte lasami i szeroko pojętą zieleniną otoczenie widzieliśmy ostatnio na taką skalę w serii jakieś 20 lat temu w pierwszej odsłonie Combat Evolved. I Free for Free nawet nie ukrywa, że Infinite ma być pod tym względem takim właśnie powrotem do korzeni. Powrót ten znacząco jednak uwspółcześniono. Powierzchnia pierścienia ma półotwartą strukturę, zapewniając nam dodatkowe atrakcje między misjami. Odbijanie punktów, niszczenie twierdz, ratowanie żołnierzy UNSC czy zabijanie bossów.
Jednocześnie, liczcie jednak na to, że Open World gry rozwodni wam rozgrywkę na miarę ostatnich osłon Far Crya. To nie. To jedynie bardzo fajny dodatek, swoisty wydłużacz rozgrywki, który pozwoli pobawić się dodatkowymi aktywnościami między kolejnymi misjami. Wygląda to mniej więcej tak, że na danym etapie fabuły trafiacie do danego skrawka mapy i po tym skrawku możecie się poruszać dosyć swobodnie. Nie jest on wielki, ale nie jest też mały. Jest taki w sam raz. Po którejś misji z rzędu zaś przeniesiecie się na kolejny skrawek, a ten poprzedni wciąż będzie dostępny dzięki szybkiej podróży. Niemniej jednak, jeśli chcecie kompletnie olać otwarty świat i grać w Infinite jak w klasyczne Halo, czyli liniowo, oczywiście droga wolna. Nie ma tu żadnych level gate'ów czy exp gate'ów i innych bram, które trzeba otworzyć, by otworzyła się też przed wami kolejna misja główna. Mam jednak problem z tym, że lokacje w gruncie rzeczy są dosyć niestety monotonne. I nie mówię już wyłącznie o bazach, o których w strukturze zapominamy chwilę po odbiciu, ale o samej powierzchni Zeta Hollow. Wszędzie jest zielono, do tego trochę skał i to w sumie w zasadzie tyle. Przydałyby się jakiekolwiek inne biomy. Monotonia lokacji sprawia, że dosyć szybko odechciało mi się eksplorować ten świat. Ale w chwili nie odechciało mi się natomiast śledzić wydarzeń fabularnych w grze. Choć tu bez zaskoczenia, ta znowu jest typowa dla serii infantylna. Jednak napisane postaci są na tyle charakterystyczne, że autentycznie obchodził mnie ich los. Najlepiej rzecz jasna wypada relacja Shifa z nową AI. Wskutek wydarzeń Halo 5 ta jest dosyć gorzka i pełna nieufności, a sama nasza sztuczna inteligencja znacznie bardziej naiwna od Korotany. W dodatku nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Shift jest jaki jest. Celowo omijam spoilery, choć fani serii na pewno wiedzą, o jakie wydarzenia tutaj chodzi. Studio 343 odwaliło jednak naprawdę kawał dobrej roboty, by starzy wyjadacze wynieśli co nieco z nowej gry, a nowi gracze, którzy totalnie nie wiedzą, kim była Cortana, czym jest Halo i co u licha w ogóle robimy na jego powierzchni, wciąż nieźle się bawili. Koniecznie były rzecz jasna pewne uproszczenia. Nowi zobaczą przede wszystkim, że sterują super żołnierzem, strzelamy do złych obcych, a przez całą grę bohater pada, gada z AI. Natomiast starsi fani uśmiechną się pod nosem, kiedy ta zapyta o bohaterów z pierwszych części, a Shift w swoim stylu jednym zdaniem ich opisze. Są też retrospekcyjne cutscenki z rozmów ze starej trylogii Bungie, które u fanatyków wywołują miłe wspomnienia, a nowym pozwolą zrozumieć, co się działo. Albo i nie, trudno już to jednoznacznie powiedzieć z perspektywy kogoś, kto zna poprzednie gry. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to wciąż stare, dobre Halo z wszystkimi dobrymi i złymi tego znaczeniami. Pompatyczność budowano tu do takiego stopnia, że przekroczono granice kiczu, niestety. Najbardziej rozbrajały mnie chyba pomijające się tu i ówdzie hologramy głównego oponenta, który zwracał się bezpośrednio do Shifa, nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Pompa zawsze jednak w tej serii była i szczerze mówiąc, dziwnie by mi było, gdyby jej zabrakło. No cóż, nie można odmówić klimatu, grze. Ścieżka dźwiękowa i voice acting wypadają fenomenalnie i przyznam szczerze, że w kilku scenach oczy stawały się bardziej figotne. Wiecie, coś wpadło mi do oka. Halo Infinite to jednak przede wszystkim strzelanina i jestem przekonany, że nawet gdybyście kompletnie olali fabułę, to i tak zrealizowany jest scenariusz, wciąż bawilibyście się świetnie. A przede wszystkim dlatego, że naprawdę rewelacyjnie zaprojektowano tu walkę. Najlepiej spośród wszystkich strzelanin tego roku, takie jest moje zdanie. Chief jest super żołnierzem, zatem nie dość, że może przyjąć na klatę sporo trafień, to może do tego daleko ciskać przedmioty i granaty, uderzać wrogów z dużą siłą i rzecz jasna korzystać z nowych podręcznych gadżetów. Linka z hakiem będzie waszym najbliższym kompanem przez całą grę. To ona pozwoli wam zbliżać do przeciwników, bez impetem dokonywać ich żywota efektownym finisherem,
Ona też będzie przyciągać wam wybuchowe skrzynki, którymi następnie ciśniecie w wrogów. Ona też będzie zabierać nowe pukawki, kiedy wam zabraknie amunicji. Tak jak w pozostałych odsłonach serii, kluczowe jest tu bowiem ciągłe zmienianie wyposażenia. Amunicji do broni brakuje niemal ciągle. Nie liczcie zatem, że z jedną pukawką pobawicie się długo. Oczywiście, tu i ówdzie porozstawiano specjalne dyspensery amunicji do poszczególnych rodzajów broni, ale zwykle przychodzi moment, że i tak będziecie musieli ją zmieniać. To sprawia, że walka jest dynamiczna i różnorodna, bo jedna broń sprawdza się lepiej na dalszym dystansie, inna na bliższym. Poza tym, granaty wciąż soczyście przyklejają się do przeciwników i równie soczyście wybuchają. Walka to zdecydowanie najlepszy element Halo Infinite. To dopiero ważna cecha strzelaniny w PP. Myślę, że nawet kiedy skończycie grę, jest szansa, że za jakiś czas do niej wrócicie. Właśnie za sprawą samego strzelania. A jeśli nie, to dostaje jeszcze multi, które przecież mocno czerpie z systemów cyzelowanych przez ostatnie 20 lat. Multiplayer w Halo to już klasyka. I dla wielu graczy jest to powód, do którego nową odsłoną w ogóle się nie interesują. Tym razem jednak inaczej. Multi Infinite zostało bowiem wydane już kilka tygodni temu, a do tego całkowicie za darmo. Nie musicie więc płacić, by w tryb sieciowy zagrać. I w gruncie rzeczy to dość klasyczny multiplayer w sieci. Mowa o strzelaninie arenowej, osadzonej głównie na wąskich mapach i rozgrywanej w klasycznych trybach typu zdobądź flagę, czy deathmatch drużynowy. To są też warianty dla większej grupy graczy na większych lokacjach, ale Battlefielda tutaj nie oczekujcie, raczej znacznie wolniejszego Call of Duty. Wolniejszego nie znaczy rzecz jasna gorszego. Każdy gracz ma tutaj dosyć sporo punktów zdrowia za sprawą podwójnej ochrony tarcz oraz standardowego HP. Najpierw trzeba więc zbić tę pierwszą, by móc przeciwnika wykończyć i tutaj trzeba pamiętać o dobrym dopasowaniu broni. Bo kiedy obijamy tarczę, nie ma znaczenia część ciała, a jedynie to, czy atakujemy standardowymi ludzkimi broniami, czy też plazmą kosmitów. Dopiero gdy zbijemy tarczę, dobrze wstrzelować w głowę, bo to szybko zakończy żywot naszego oponenta. I choć przyznam, że w multi grało mi się dobrze, to odnoszę wrażenie, że to już było 7 lat temu przy okazji Halo 5. Nie jest oczywiście zła cecha, bo tryby sieciowe z serii zawsze prezentują wysoki poziom, ale jak na tyle lat w produkcji, chciałbym zobaczyć jakieś większe zmiany. I nie mówię już o systemie progresu opartym na Battle Pass. Myślę też, że wasze doświadczenia z Halo Infinite będą inne na Xboxie, a inne na PC. Sam grałem na komputerze i niestety optymalizacja gry w trybie single player nas psuła mi sporo krwi. Graficzny tytuł wygląda, jakby zatrzymał się w roku 2015, a o premierze w obecnym roku świadczą jedynie tekstury wysokiej rozdzielczości. Tymczasem w otwartym świecie na wysokich detalach gra rzadko utrzymywała 60 klatek na sekundę. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tytuł zadziała na słabszych konfiguracjach, a w dodatku na średnich detalach gra wygląda mniej więcej jak strzelaniny z PS4 z roku 2014. Poza tym, innych większych zarzutów brak, poza wspomnianymi wyżej w mojej recenzji, które głównie tyczyły się monotonii lokacji. Halo Infinite to bardzo solidny tytuł dla pojedynczego gracza, odpowiednio długi, przejście zajęło około 13 godzin, z elastyczną strukturą, świetnym klimatem, fantastyczną muzyką i genialnie, naprawdę, zaprojektowaną walką. Osobiście nie brałbym tej gry pod uwagę w swojej najlepszych gier roku, ale jeśli kiedykolwiek myśleliście o spróbowaniu tego uniwersum, to moim zdaniem Infinite to najlepsza opcja od 10 lat. Moi drodzy widzowie, to na tyle w dzisiejszej recenzji. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali.
No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!